To było wielkie wydarzenie nie tylko dla uczniów, ale również nauczycieli i dyrekcji. Zespół szkół w Zawadzie odwiedziły dwie córki hrabiego Edwarda Raczyńskiego, patrona publicznej szkoły podstawowej, Viridiana Rej oraz Katarzyna Raczyńska. Paniom towarzyszyły krewne z Krakowa, pani Róża Mycielska oraz jej córka Elżbieta Łastowiecka. To było miłe spotkanie, które z pewnością na długo pozostanie w pamięci. Nadzwyczajnie, po prostu nadzwyczajnie. Jestem bardzo, bardzo wzruszona. Tak? Nie spodziewałam się aż tak. Jest naprawdę wspaniale, naprawdę. Jest, uważam, teraz jestem wzruszona, patrzę na tę tablicę, tym darczyńcom. Tak? Dziękuję rzeczywiście w imieniu naszej rodziny, że tak wspaniale się wszyscy znaleźli i ten sztandar ufundowali. Byłam tutaj 20 lat temu i nie spodziewałam się, że znowu tu będę. Wspaniale i naprawdę patrzeć na te wszystkie wspaniałe rzeczy, które pamiętniają ojca, to jest wielka przyjemność dla nas. Naprawdę wielka przyjemność, że jest pamięć po nim, że w ogóle myślicie o nim, że jego właśnie cytujecie jego wiersze tu. Nie, wspaniale, naprawdę wielka, bardzo dla nas wzruszające i cudowne w ogóle. Jesteśmy dumni z naszego patrona, ponieważ jest dla nas autorytetem i cieszymy się, że jego córki odwiedziły naszą szkołę. Bardzo się cieszymy z tego wydarzenia. Jest to bardzo ważne dla naszej społeczności szkolnej. Ta pamięć o Edwardzie Raczyńskim. Edward Raczyński nie jest łatwą postacią, bo jest prezydentem na uchodźstwie, postacią historyczną, dyplomatą, politykiem. Bardzo dużo pracował w różnych krajach poza granicami naszego państwa. Był jednocześnie autorem kilku książek, a więc też i artystą, pisarzem. Więc osoba o bogatej różnorodności funkcji i różnorodności spraw, którymi się zajmował. Więc taka osoba troszeczkę trudna dla młodzieży, aczkolwiek pamięć o niej będziemy kultywować. Zostałem zaproszony na tą uroczystość. Nie ukrywam, że miałem inne rzeczy zaplanowane, ale doceniając trud córek bohatera szkoły, no trudno jakoś nie posiedzieć z nimi i porozmawiać. Jestem pełen podziwu dla tych kobiet, kobiet grubo po 80, bo starsza ma 86, jeżeli dobrze pamiętam, druga 82. Deklarowały, że przyjadą, miały przyjechać na wręczenie sztandaru, ale złożyło się tak, jak się złożyło. Teraz, będąc w Krakowie urodziny, obiecały, że przyjadą. Jestem pełen uznania i szacunku, że zechciały przyjechać i trudno, żeby mnie tutaj też nie było między nimi. Cieszymy się bardzo, szczególnie, że dzisiaj goszczą w naszej szkole spadkobierczynie, dwie córki pana prezydenta, właściciela Zawady, no i przez długie lata jeszcze prezydenta na uchodźstwie. Zasłużony jest nie tylko dla Zawady, ale jest dla Stobiernej, fundował tam ochronkę. Dla Dębicy to też pewnie jakieś wiadomości docierają, siostry służebniczki wiele mają do zawdzięczenia. Także patron wielki i wybitny. Po wizycie w zawadzkiej szkole córki hrabiego udały się na wycieczkę po gminie Dębica. Zaszczytnym gościom pokazano m.in. Latoszyn Zdrój, ekspozycję historyczno-dydaktyczną przy Górze Śmierci oraz zabytkową karczmę w Zawadzie. Panie złożyły również kwiaty pod tablicą pamiątkową Edwarda Raczyńskiego.